Pana film cieszył się dzisiaj chyba największą popularnością. Czy to jest radość dla twórcy, że doczekał się Pan tak ogromnej publiki dzisiaj? Nie mam porównania, bo nie wiem, jak jest na innych projekcjach, ale jeżeli tak, to mnie ogromnie cieszy, bo może po raz pierwszy tak bardzo zrobiłem film dla ludzi, znaczy z marzeniem, że jest to film dla ludzi, mniej dla mnie, a bardziej dla ludzi. Jest to w sumie ciekawe doświadczenie, że jednak bardzo łatwo kategoryzujemy sobie rzecz, na którą postrzegamy. To niekoniecznie musi być film, to może być sytuacja jakaś życiowa i że nadajemy jej od razu pewien jak gdyby koloryt komediowy lub poważny i w zależności od tego, jak to nastawienie przebiega, to potem te same rzeczy nas bawią lub smucą, lub pozostajemy obojętni, więc jest to ciekawe doświadczenie dla mnie, jak bardzo można właśnie wywołać pewne emocje, pewne reakcje, które wydaje się są spontaniczne, a jednak nie do końca. Dzielił się już też Pan z nami taką informacją, że ostatnia scena tego filmu jest pierwszą sceną kolejnego. A czy pojawią się chociaż częściowo jacyś aktorzy z tego filmu w tej nowej produkcji? Ja bym chciał, żeby niektórzy się pojawili, gdyż mam wrażenie, że jeżeli robi się filmy fabularne, to znajduje się swoich aktorów i jakby takie kino mi się zawsze podobało, że nie wiem, są ci sami zawsze aktorzy grają, czy też część tych samych aktorów pojawia się w kolejnych filmach, pojawiała się w kolejnych filmach Bergmana, czy u Buñuela, czy u Saury. To byli tacy reżyserzy, czyli na przykład u Antonioniego, u Felliniego. Oczywiście to są największe nazwiska, ale to jest mój panteon reżyserski. Aktorzy Bergmana, czy aktorzy Buñuela, czy aktorzy Antonioniego byli ci sami. Monika Witti była, czy Gunnar Bjornstrand, czy Liv Ullmann, czy Bibi Anderson, czy Ingrid Tulin. To byli dla mnie, to byli moi idole. Ja się wtedy jak gdyby zakochiwałem w kinie właśnie przez to, że patrzyłem na nich. W związku z tym wydaje mi się, że robiąc kino fabularne, bo ja w ogóle się nie czuję reżyserem, tylko ja się bawię tym kinem i po prostu jakieś własne wspomnienia ożywiam i miłość do kina, taką jaką wtedy się nasycałem, kiedy te pierwsze ich filmy widziałem. I stopniowo teraz dopiero zaczynam jakby wynurzać się gdzieś spod tego właśnie stołu dzieciństwa, jaki też mamy w filmie, na światło dzienne i zastanawiać się, co ja teraz sam mogę więcej z siebie dać, już nie oddając jakiejś wdzięczności tym moim nauczycielom, bo ja się nie uczyłem robienia filmów fabularnych, a nawet animowanych niewiele się uczyłem. Więc czuję się samoukiem, czuję się profanem, czuję się wiecznym studentem i tak dalej, w filmie fabularnym kompletnym nowicjuszem. I w związku z tym mogę się tym cieszyć może bardziej, tak jakbym się bawił, jakąś zabawę po prostu, czy jakąś grę grał. Zdążył już Pan troszkę poczuć jego klimat. Jaki on jest? Jak ten festiwal w Opolu smakuje? Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście festiwal ludzi cieszących się kinem. Tutaj rzeczywiście przyjechałem po raz pierwszy do Opola na Opolskie Lamy dobrych parę lat temu i byłem chyba 3 czy 4 razy. Miałem swoją dziesiątkę animacji, miałem swoją dziesiątkę fabularnych filmów, potem trzeci raz chyba jeszcze jakąś dziesiątkę. Poza tym miałem tą lamę, prawda, honorową, więc gdzieś ten klimat Opola mi się z tym wszystkim kojarzy. I trochę się czuję taką właśnie częścią tej opolskiej rodziny tworzącej ten festiwal.